To kołobrzeski klub Pioniera wystąpił z prośbą o nazwanie ronda w Kołobrzegu imieniem pierwszego prezydenta miasta Stefana Lipickiego. Po jednogłośnym przyjęciu wniosku przez zespół do spraw nazewnictwa ostateczną decyzję w tej sprawie podejmie Rada Miasta. Sądzimy, że będzie tak samo jednomyślność w naszej Radzie, tak jak na wczorajszym naszym zespole. Rzeczywiście bardzo miło się pracowało, bo nie mieliśmy wątpliwości. Przygotujemy stosowny projekt uchwały na kolegium. Najpierw pani prezydent na zapewne też z przyjemnością się pod tym podpisze i wniosek trafi do Rady Miasta. Cieszymy się bardzo, bo to rzeczywiście takie miejsce, które idealnie się wpisuje z nazwą. Jak Państwo wiecie, tuż obok mamy Alejkę Sybiraków, mamy ulicę Sybiraków, mamy Plac Pionierów, więc sądzę, że to jest tak naprawdę wybór nazwy, co do której nie będzie najmniejszych wątpliwości. Stefan Lipicki to postać dla Kołobrzegu bardzo ważna, dla tego Kołobrzegu po 1945 roku, mówi Łukasz Gładysiak. Od 31 maja do 1 września 1945 roku sprawował urząd prezydenta miasta, pierwszego polskiego prezydenta. Zresztą sam Lipicki był budowlańcem, tak byśmy powiedzieli, z wykształcenia, był żołnierzem kampanii wrześniowej, więźniem niemieckich obozów jenieckich, także człowiek związany, można powiedzieć, z Polską bardzo mocno, również bardzo patriotycznie zorientowany, całkowicie niekontrowersyjny, to jest też bardzo, bardzo ważne. Zgłosił się jako ochotnik do grupy, która miała budować polskość na Pomorzu, przyjechał do Piły, z Piły został skierowany przez Karlina do Kołobrzegu i tutaj zajął się tworzeniem polskiej administracji. Miasto chce, aby rondo uzyskało nazwę dopiero po zakończeniu remontu ulic Zwycięstwa i 18 marca. Można byłoby to połączyć z odsłonięciem jakiejś tablicy, tak żeby to wszystko miało ręce i nogi. Na ten moment trwa jeszcze inwestycja. Termin zakończenia to jest 15 września, więc zdecydujemy, czy to będzie wrzesień, czy to będzie październik. Projekt uchwały dotyczący nazwania ronda imieniem Stefana Lipickiego ma trafić pod obrady Rady na najbliższą sesję Rady Miasta.